11 października wspominamy świętego Piotra Lê Tuỳ, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się około 1773 roku w zamożnej rodzinie wietnamskiej, która przyjęła wiarę katolicką. Był zdolnym dzieckiem. Jednym z pierwszych jego nauczycieli był kapłan z jego parafii. Od 17 roku życia Piotr przygotowywał się do kapłaństwa, które trwało 12 lat. Jednak zanim przyjął święcenia, przez pewien czas był pomocnikiem księdza biskupa. Po przyjęciu święceń kapłańskich Piotr pracował w kilku parafiach. W 1833 roku cesarz Ming Mang, wrogo nastawiony do chrześcijan, wydał dekret rozpoczynający prześladowanie kościoła w Wietnamie. Ksiądz Piotr sprawował posługę kapłańską w ukryciu, mimo to został aresztowany w czerwcu 1833 roku. Parafianie usiłowali go wykupić. Było to możliwe, ale pod warunkiem, że Piotr wyprze się wiary i przedstawi, że jest lekarzem, a nie kapłanem. On jednak odmówił i nie skorzystał z takiej propozycji wolności. Nadal pozostał w więzieniu. 11 października Piotr został skazany na śmierć przez ścięcie, mimo że ówczesne prawo wietnamskie zabraniało wykonywania egzekucji na osobach powyżej 60 roku życia. Piotr Lê Tuỳ zginął 11 października 1833 roku, mając około 60 lat. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.